Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Padający za oknem śnieg dla kierowców oznacza jedno. Najwyższy czas wymienić opony z letnich na zimowe. Dla kierowców, którzy do sprawy podchodzą poważnie, liczą się przede wszystkim jakość zakupionych opon oraz fachowa obsługa. Lepszej klasy, inaczej mówiąc, żeby to pojazd był stabilny na drodze, jak to się mówi, żeby się nic nie działo, żeby droga hamowania była jak najkrótsza, jak najmniej wypadków było. Jednak jak zaznaczają właściciele zakładów wulkanizacyjnych, wielu zwleka z wymianą opon do ostatniej chwili. Ponadto opony, których używają, pozostawiają wiele do życzenia. Widzimy po ludziach, że po prostu na razie lekceważą to w dalszym ciągu, a ja uważam, że jeżeli temperatura spada poniżej 8 stopni, to już najwyższy czas przyjechać i zmienić te opony. Tak samo warto zaopatrzyć się w zimowy płyn do spryskiwaczy czy drapaczkę, dzięki którym poranne odśnieżanie samochodu może być zdecydowanie łatwiejsze. Pamiętać należy również o tym, że opony to tylko dodatek do rozsądku na drodze. Miniony weekend to pierwsze wzrosty zdarzeń drogowych związane właśnie z niedostosowaniem prędkości do panujących warunków. Dlatego apelujemy do kierowców: noga z gazu, zachowanie bezpiecznej odległości, dostosowanie prędkości do panujących warunków. Od piątku do niedzieli w województwie śląskim doszło do około 70 kolizji drogowych spowodowanych nadmierną prędkością i brakiem opon zimowych.